Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Słuchajcie, może coś takiego jak losowa akcja. W sumie ciekawe, na co mnie tym razem dobierze. Co tym razem ciekawego randomy sobie grają? Pacific Standard, motocykle i napad z mieszkania. Poziom trudności łatwy. No, motocykle bywają dosyć problematyczne i to akurat trzeba przyznać. Sam pamiętam to przygotowanie z randomami. To było one dosyć problematyczne. Od razu dało mi vigilant, żeby wiedziało, o co mi w takim razie rzucić. Jeden tam pamiętam, że kiedyś był komentarz na temat napadów z mieszkania, żeby trochę więcej się ich tam pouczył, coś poglądał, jakieś taktyksy i tak dalej. No prawda, muszę akurat przyznać, że w napadach z mieszkania aż tak dużo, no niestety nie wiem, no nie uczyłem się tak naprawdę, ale też szczerze no powiem, napady z mieszkania to nie jest coś, co zwykle się gra, to bardzo rzadko się rozgrywa, często przynajmniej te, chodzi mi ogólnie o napady właśnie z mieszkania, to na przykład Pacific wiem, że da się zrobić tak, że się jedzie dosłownie tak jak Lester mówi, da radę. Tutaj na przykład wiem, że jest jakiś sposób, żeby szybciej to zrobić, ale no mówię, no ja sam nie robiłem aż tak dużo razy właśnie tych napadów i nie znam szczerze tych wszystkich sposobów. A mówię, właśnie o to chodzi, że najlepsze jest to, że idzie te napady, przejść dosłownie tak jak gra po prostu mówi, dosłownie jadąc za strzałeczką, jak ja to mówię, czy z GPS-em, co nie, a oni już w ogóle tam dotarli, widzę, a ja jeszcze jestem w lesie, mimo że miałem najlepszy wóz praktycznie od nich. Co tu się dzieje w ogóle? To za lagozaury. Patrząc, że tutaj wszystko jest rozdupcone, że tak naprawdę, no to tutaj nie pozostaje nic innego niż po prostu zabrać motor i odjechać. Tu się, nie wiem, dwóch znalazło gości. W ogóle nie wiem, jakim cudem oni, wiecie, tak powalili, że te motory się nie rozwaliły. To ja bym powiedział, że to jest cud. No i dobra, ten gościu umiera. No ogólnie tutaj właśnie jest ta blokada. Widzę, że jest tam botów strasznie. Ja akurat sam osobiście pamiętam, że było bardzo dużo botów. Nie wiem, pomożemy tamtemu gościowi. Tu mamy akurat jakieś auto. Pozwoli mi wyjść. Pozwoli. Ale mówię, taką misję z elektro też szłoby samemu zrobić. O, chyba nawet ten gościu mu to pomaga. No to ja w tym napadzie absolutnie nic nie zrobiłem. To tak dosłownie ja tutaj nic nie zrobiłem. Ciekawe, które były te motocykle, tak szczerze. Bo Pacific Standard to można byłoby zrobić. Szybkie to bardzo było. Tylko nie pamiętam właśnie, które były motocykle w kolejności, jeśli chodzi o przygotowanie. Czy to było właśnie było ostatnie już przygotowanie? Czy jeszcze coś było? Ale to jest pojazd do ucieczki, więc jak patrząc ogólnie, powinno to być raczej jako ostatnie do ogarnięcia. No ale przyznam szczerze, że ja sam akurat no nie pamiętam. Ale zaczekam mimo wszystko chwilę, bo może będzie kurde napad na Pacific Standard. Od razu się dostanę może na finał. Tylko żeby Pacifica jeszcze nie odpalił na easy, bo to już będzie, no jakby to już wtedy dopiero będzie XD. O, wszyscy razem się zrespiliśmy, to nawet jeszcze lepiej. Bo dosłownie możemy iść właśnie do domku. Przy biurze kaucyjnym w ogóle się zrespiliśmy. O! O! Wszystkich nas zabił. A to dopiero. Sąsiad Menda. Wszystko rozwala. Nie. Do mnie nawala. Okrąż dziada. Dobra. Mi się jakoś udało, co nie? No, nie było to planowane, no ale wszystkich nas po prostu ściągnął i tyle było. Nie, tamten gościu chyba do domku zmierza. No mówię, no ja liczę na zaproszenie właśnie na Pacific. To za ziomek. Wyznaczyli dla mnie nagrodę. O, tam widzę, że ten gościu jest w domku. Nie, to może to był pan host, po prostu nas wszystkich rozwalił. Nie wiem, dziwne w każdym razie to było. Ja mówię, to chcę zaczekać. Akcja w Pacific Standard. A, czyli pan host nas wszystkich po prostu sobie ściągnął i poszedł odpalić napad. Tak jest. Trzeba to powiedzieć. Panie hoście. No nie, no nie gadaj. Kliknąłem dopiero co dołącz do napadu i tutaj się zrespił samochodzik. Po prostu, kto inny dołączył za moje miejsce? Kto inny dołączył do Pacyfiku? No to fajny. Fajny Pacyfik w takim razie. Wziąłem, zrobił, pomogłem panu hostowi i niestety się nie dostałem. Ajajajajaj. Trudno, poszukamy czegoś innego. Ale akurat szkoda powiem, bo naprawdę zagranie sobie Pacyfiku to jest chyba jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jaką można sobie zagrać. Od razu gdzieś dołączyłem i od razu sesja się odpaliła, więc nawet nie wiem, co to jest. To wygląda mi na misję od tego, Lamara jakaś. Lamar ma takie swoje misje, za które w sumie chyba nie ma nic poza koszulkami, trzeba je wykonywać w grupie. I w skrócie nikt praktycznie tymi misjami nie jest zainteresowany. No i dobra, Lamar sobie skończył swój monolog, także możemy jechać. Wydaje mi się, że to jest chyba już ta ostatnia taka, jaka jest misja. Szczerze przyznam, że nie wiem. Proszę, oni mają levele. A takie? Proszę. Czyli mam najwyższy, no ale są niż
wisi znacznie osobodnio zawieszenie. I teraz tutaj mamy rozróbę. Tutaj zabawa z balasami. To jest prawdopodobnie jedna z tych takich ostatnich misji. Albo dosłownie to była właśnie jest ostatnia misja z tego stoi, co widzę. Teraz czekamy na nich. O, się bawi tym pojazdem. Dobra, drużyna już jedzie, to tutaj gości już nie musi się tak bawić. Już przyjechali. Już przyjechali, tylko że nie trafili w parking. To dosyć dosłownie nie trafili w parking, bo dosłownie stoją. Dobra, to teraz bogowie walka. Potężna walka się tu zaczyna. Chyba tam jest z gościu, tam gdzieś są. Kurde, leci. Random leci i auto na drzewie wyląduje. Dobra, teraz z tego co pamiętam, będziemy mieli wielką... Poza kascenką będzie jeszcze wielka walka. Czy nie, tutaj nie ma. A, to jest koniec. Myślałem, że jeszcze tu coś jeszcze będzie. W ogóle chyba za tę misję nie zrobili też razy dwa przy okazji, żeby ktoś chciał je zagrać, ale... Jaki jest powód to zagrać, to nie. Jakby nawet znowu go zrobili kolejne razy dwa, myślę, że dalej byłoby takie same zainteresowanie tymi misjami, czyli żadne praktycznie. Po co się $1000 za mnie. Myślę, tam robi misję z terabajta. Dobra. Losowa akcja. Zobaczmy, gdzie teraz mnie zabierze. Ucieczka z więzienia. Postęp jest gościu max 16, podłoga 46. Od razu zaczynamy. Ciekawe, czy finał z więzienia to w takim razie będzie? Możliwe to będzie, możliwe, że tak będzie, że będziemy mieli finał z więzieniem. Dzień dobry. Tak, trafiliśmy na finał. I na ucieczki z więzienia. Ale zaś jak widzę jego statystyki tego gościa, to coś mi tutaj średnio pasuje. To jesteśmy na wszystko gotowi, co nie? Lemo to będzie miał pewno bla 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 różnego rodzaju. O, właśnie, w ogóle saperem jestem. To też dobrze bardzo. Ja będę w takim razie w buzardzie. Może to nie jest najciekawsza rola, bo najciekawszą rolą ja myślę, że jest mimo wszystko bycie w więzieniu, ale nie jest ogólnie zła. Także szybko w takim razie wchodzimy do Vigilante i tutaj robimy... Więzienny autobus. Wychodzi chyba na to, że ten autobus trochę stał, zanim się tutaj do niego zbliżę. Zaraz w strażnika i ukradnie więzienny autobus. Gościa, wyrzucamy. Jak to w ogóle wygląda? Pilotem jest... O, 672 level to. Może ten gościu będzie wiedział, jak latać tym velumem. Bo mówię, ja będę chciał właśnie tym buzardem pomagać gościom w więzieniu. Pokażę wam, jak powinno to wyglądać. No ale mówię, zależy teraz, czy tamten gościu będzie wiedział, jak działać, że tak to powiedzmy. Dobra, tutaj już zjeżdżam. Busik już zaraz dojedzie, jeszcze kawałeczek. Tu i teraz tu. Rzucimy granat i będzie po sprawie. Dobra. X2 rozwalamy, zabieramy buzarda, bierzemy sobie rakietę. Jest tutaj oczywiście informacja, że mam sobie chronić Veluma, ale mówię, jeśli pilot wie, co ma robić, to ja nie jestem mu absolutnie do niczego potrzebny. Pilot ogólnie, co musi robić, to lecieć za Hydrą. Wiem, że to dziwnie brzmi, żeby Velum leciał za Hydrą, ale tak jest. Jako saper będę tutaj pomagał w więzieniu, ale widzę, że oni jeszcze... Nie chyba jeszcze nie za bardzo chyba są, bo dopiero... Wygląda jakby dopiero co się pojawili w tym więzieniu. Jeszcze tutaj nie mogę pomagać, już mi coś zaczęło namierzać. I nie mogę wlecieć bezpośrednio do więzienia. Bo dokładnie to się wydarzy. Także bardzo dobra robota zrobiłem. Wleciałem za blisko tego więzienia. Jak wyjdą, to się nie zdziwię, szczerze. Mogę wprost powiedzieć, jak się ktokolwiek wyjdzie, to ja się nie zdziwię. Bo to akurat było, no nie zaplanowane, ale pamiętam, że właśnie były jakieś dźwięki specjalne, które właśnie temu miały zapobiec, żeby właśnie takie coś się nie stało. By nie dostać, kurde, z rakietnicy. Trzeba przejechać kawałeczek. Myślałem, że chociaż będziemy od buzardów już zaczynać. Daj mi broni. Daj mi to. No bo lecimy. To ja robię tym busem. Wracam się na plecy i tyle. Nie wiem, mogę go postawić czy coś? Bo na dwóch kółkach to bobet jest. O, wiem, tu się postawił. Matix umiera. O nie, czyli więzień. Chyba są w środku, no to wychodzi. Bardzo niedobrze, że generalnie padł, tak powiem. To jest bardzo zła sytuacja. Niestety szkoda, że nie mam jakiegoś checkpointa, nie? Czy coś w tym stylu. Lecę po buzarda, tym razem postaram się nie być zbyt blisko tego więzienia, żeby nie zostać zestrzelonym. Nie. To, że ja miałem granata pod ręką, to było XD. Jakimś cudem tym granatem jeszcze w nich trafiłem i nie rozwaliłem przez przypadek buzarda. To nie było planowane, żeby mieć granat. Myślałem, że będę miał normalnie tom. Normalnie będę miał PM-a czy coś, a tu mi granat dało pod rękę. Już są gdzieś dalej, bo patrzcie, już mogę tak pomagać. Jakby trochę właśnie o to w tym chodzi, że ja właśnie nawalam im trochę z daleka i im w ten sposób pomagam właśnie tam w więzieniu. Tylko mówię, nie mogę niestety, nie mogę za blisko tego więzienia podlecieć, bo po prostu mnie zestrzelał tak jak ostatnio.
Nie wiem, już tam wiecie, oni cały czas coraz dalej będą, nie? Już im malutki kawałeczek w zasadzie został. Połowy powiedzmy, że przeszli. Tam widzę, tutaj się uniknął rakietki. Pyk. A dobra, widzę, że chyba pilot wie, o co chodzi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jakby pilot stoi? Nie za bardzo czaję. Jak stoi pilot? Co on tu zaparkował tym samolotem? Tak wie, zaparkował se nim. Może zna jeszcze jakąś inną sztuczkę, której nigdy nie słyszałem. A na tego trafić? A może wyżej muszę być. Że jak na moje, to on mógłby, wiecie, tu przylecieć, tak szczerze. Tam coś mamy, nie wiem, złapało. Leci nagle. Nie wiem, nie mam pojęcia. No oni w zasadzie już są na prostej ostatniej, nie? Nie będę mówił, że nie są. Pewnie już teraz będą wylatywać z więzienia. Więc nie, powinno im tu wyjść. Tu mogę trafić w sumie tego właśnie. Mówię, bo zaraz wychodzimy. Dosłownie, to jest tam, nie wiem, końcóweczka sama. To już jest praktycznie koniec, a ten gościu widzę, że sobie wylądował na pasie już. To, co zrobił ten gościu, no nie powiedziałbym, że jest najlepsze aktualnie. Nie jest to najlepsze, dlatego, bo on powinien wylądować dopiero w momencie, gdy ten właśnie gościu jedzie, tam w ogóle nie wiem, samochód jedzie strasznie bokiem. W ogóle mi go nie wczytało praktycznie, ale dostał rakietę. Wbijałem się tym samochodem, bo widzicie, patrzcie ile ma jeszcze do przejechania. Normalnie to on powinien dopiero wtedy lądować, ale to już tam mniejsza. To jest gdzieś heli-heli. Dobra, heli-heli już leci, a zostanie rakietką heli-heli. Tam ci to ja nie wiem, gdzie oni są. Co oni w ogóle tutaj robią? Zgubili helikopter czy co? Kurde, heli-heli, nie odjeżdżaj tak, bo nie mogę cię trafić. Wchodzą już do samolotu. No i teraz tylko chroni Velum zostało. Dobra, miejmy nadzieję, że teraz w takim razie oni zgubią pościg. Chyba nie bardzo. Ich samoloty ścigają. W ogóle nie wiem, jakimś cudem nie zaliczyło mi ich do pościgu. Bo ich nie będą gonić. Mnie też zaczynają powoli nie gonić. Jest dobrze, obok więzienia, żeby nie było pościgu. Nie muszę lecieć do swojego celu. No ja już zgubiłem. No, prawie, że zgubiłem. Dobra, tamten sobie gościu Velumem fajnie wleci. A ja teraz tutaj w dół. Na tej plaży tutaj będziemy się jakby widzieć z całą ekipą. Widzę, że on chyba nie trafił w cel w ogóle swoją drogą, ale chyba będzie zaraz robił nawrotkę. Chyba pilot ogarnie, nie? Że trzeba tam wlecieć, ten punkt. Ja ich widzę już tam bardzo, bardzo, bardzo ledwo. Już teraz mi zniknęli. Znowu nie trafił. Może teraz za wysoko jesteś? O, dobra. Daj radę, brawo. No, 105 tysięcy za to dostanę. Wystarczy mi na prawie że nic. No dobra, teraz ich zadaniem jest to, żeby wylądować tutaj na plaży. Ja wolę być trochę w powietrzu, głównie dlatego, żeby nikt mi się nie wbił w śmigło. Tego zaczekam chwilkę, aż wiecie, oni tutaj sobie wylądują i mam nadzieję, że też nikt się nie rozwali. Przypadek. Został jeszcze jeden gościu, tylko tego nie widzę. Gdzie on w ogóle jest? On odpalił od razu on od razu spadochron odpalił. No to masakra, to on będzie krążył i krążył. Dosłownie będzie krążył i krążył. On dosłownie robi kółeczka. No dobra, no trzeba i tak na niego zaczekać mimo wszystko. Tylko ja mam coś takie przeczucie, że on walnie się w to śmigło. A jak walnie się w to śmigiełko, to już dopiero padł. Wiedziałem, kurde. Wiedziałem, że coś tutaj nie wyjdzie. Dosłownie, o, sam pan host w ogóle. O, wyszedł. Ja się nie dziwię, że chłop wyszedł, bo to jest po prostu żart, co się wydarzyło. Dosłownie jedyne, co musiałby zrobić, to się wbić do wody i po prostu już przepłynąć. Ale ja obstawiałem, że coś tutaj nie pyknie, więc więzienie oczywiście nie pykło z randomem, standardowo. Ale też nie będę mówił, że sam tutaj nie byłem winny, bo pierwszy resort był w zupełności z mojej winy kompletnie zrobiony i zrespiony na plaży. To byłoby na tyle i do następnego, cześć.